Cześć, dzień dobry. na no cześć, hej. Sezon 7 odcinek szósty. Dzisiaj będzie battle. Bitwa będzie. Będziemy się dzisiaj naparzać. No skoro tak mówisz, tak no, się to... umów umówiliśmy się tak po prostu. Żeby było, żeby było ciekawie, ja sobie to wymyśliłem już, jak testowałem. Bo będziemy testować. Dzisiaj mówić o testowaniu narzędzia. Też nie tyle mówić o testowaniu, tylko, tylko trochę sprzedać wam insight na temat tego. Co Adobe wypuściło jako swój flagowiec do robienia kursów online. Tak, i po pierwszym zdaniu określiliśmy ole, że Ty masz go bronić, ja mam go atakować. No, jakoś musimy hmm. wiesz, jak, jakiś jakieś musimy przyjąć. Jakoś musimy przyjąć konwencję, tak, żeby. żeby znaczy, to może inaczej zacznę. Usiadłem do tego narzędzia z taką. Z taką naturalną i niewymuszoną perspektywą, że okej, okay, 15 lat robię te e-learningi, mhm. znam trochę tych narzędzi, zaczynałem od jakichś prostych, od Adobe, nie Adobe. Miałem taki etap um, zachwytu Captivate'em, miałem etap dużych migracji z Articulate Studio do Captivate'a jakby dużo było różnych doświadczeń i pracy takiej, wiesz, takiej dużej pracy produkcyjnej na kaptivejcie. Okej. Okay. I studia zaczynały się na kaptivejcie, co zresztą, wiesz, i tam się robiło tego Captivate'a dużo i, i co trzeba mu oddać, to to, że był czas, drzewie i tak bywało, był czas, kiedy on był najbardziej... Sensownym narzędziem do robienia e learningu. Mhm. Mm no, no, zgadzam wstało, się. Na razie nic opinii... nie powiedziałeś, z czym się nie zgadzam. O. I, I teraz tak naprawdę potem nastąpiła długa, długa przerwa w robieniu czegokolwiek z tym Captivate'em, i nagle teraz Adobe objawiło się z nową wersją. Długo bardzo ją obiecywało, objawiło się z nową wersją. No i spoko. Teraz obiecaliśmy, obiecaliśmy na grupie też jakby poprosiliśmy o pytania, no i, i były tam takie rzeczy, że jakie pierwsze wrażenia, że jestem zainteresowany waszymi opiniami, bo podjąłem decyzję, że żeby kupić Captivate'a, niektórzy napisali, że w ogóle never again, niektórzy napisali, że przygoda zakończona, oczywiście ktoś tam się, Piotr Szymański, powiedział, że gdyby to był 2016, to mógłby zrobić dużo zamieszania, a w tej chwili nie wyobrażam sobie zmiany przy dużej skali takiego narzędzia. I to sobie chciałem zaparkować na koniec, bo, bo myślę, że to, że ktoś sobie nie wyobraża zmiany przy dużej skali, to jest taki syndrom czasami bywa długu technologicznego, i że jak już jesteśmy w tym narzędziu, no to już w nim zostańmy. I to jest też trochę taki syndrom, skoro już wydaliśmy tyle pieniędzy na ten projekt, to już musimy go doprowadzić. No i to się jakoś tam ładnie nazywa. Tak chyba Investment Illusion się to nazywa czy coś takiego. Może źle to powiedziałem, ale chodzi o to, że mamy taką tendencję, że jak już wydaliśmy dużo na coś, to czasami brniemy w to, bo przecież już tyle na to wydaliśmy. No ale dobra, zaczniemy od tego, że Adobe wypuściło, mówiliśmy już o tym, wypuścili nowe narzędzie, muszę sobie pobrać trial, można z niego korzystać, i teraz co? No, przez ciebie przemawia duży taki sentyment do tego narzędzia, i to jest w pełni zrozumiałe. Ja opłacam sobie też tego Captivate'a ze swojej kasy, żeby nie było od 2017 roku, bo nawet sprawdziłem przed tym nagraniem. Mhm. Więc teraz mam dwa Captivate'y. Jeden, który nazywa się Classic, czyli ten, który był stary mhm. do tej wersji, i teraz ciężko w sumie stwierdzić, jak oni go nazywają, bo to jest Captivate 12. Ale wszędzie marketingowo jest jako All New Captivate, tak mm -hmm, Adobe Captivate, mm -hmm. więc to, to nie dziwna 12, konwencja. Po prostu. Nie? Tak, na mnie to dziwna konwencja nazywania tego All New Adobe Captivate, zamiast Captivate 12, ale to już jakby nie mój problem. I przeze mnie nie przemawia żaden sentyment, bo ja pomimo tego, że mam to narzędzie od Dobych iluś lat, to tak naprawdę Powiedzmy, nigdy to nie było moje pierwsze narzędzie. E, nigdy do tego Captivator nie pałem jakąś specjalną e, miłością i no, ja patrzę na to typowo performance, tak? Albo coś mogę zrobić, albo nie mm -hmm. mogę, więc dla mm -hmm. mnie to jest na zasadzie mm -hmm. kolejny tool. Mm -hmm. Znaczy, ja opcja, ci powiem opcja, na samym opcja, końcu, nie? jak ja na to patrzę i, i chociaż może nie wytrzymam, może wyjdzie to wcześniej, ale e, po pierwsze działa na maczku. Okej, okay, to jest jeden z niewielu plusów, które <grym> bym tak, wymienił. Tak. Nie, nie, ale teraz patrzę. Ja patrzę na to tak. Moim zdaniem oni zrobili narzędzie from scratch. Tak, mhm. to, to narzędzie, e, pierwsza rzecz, jakby jak je instalujesz, odpalasz, nie ma problemów. Z, 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 dziwne, żeby były problemy z instalacją, ale e, instalujesz, uruchamiasz, ono działa. Tak po prostu. No to powiem Ci, że ja pierwsze co robię to, to, to wszedłem sobie na, oczywiście po, po tym testowaniu, może nie pierwsze, ale, ale jedną z, z rzeczy, które sprawdzałem było właśnie wejście na community i sprawdzenie czy ono w ogóle istnieje do tego produktu i nawet sama instalacja nie jest taka oczywista, że ona przechodzi zawsze bezproblemowo. Po raz, że musisz mieć prawa administratora, więc w korporacji już nie każdy je ma mhm. i tego typu gdzieś tam zagwozdki, i nie zawsze, nie zawsze ta instalacja, przynajmniej z tych wpisów, które tam się pojawiają, przebiega bezproblemowo. Natomiast faktem jest, że no, u mnie zainstalowało się i działa, tak więc i kolejną fajną rzeczą jest to, że tak naprawdę w ramach jednej licencji mam Captivate'a tego starego, czyli Classic i tą wersję nową, nazwijmy ją w końcu 12. Mam je, mam je w ramach jednej licencji, więc od razu masz pełną licencję, opłacając subskrypcję na tą poprzednią. Więc to jest to jest mimo wszystko Jasne. ok. Nie? Mhm. Mhm. Tak, ale myślę, że wiesz, ja bym dał jeszcze jeden taki kontekst, bo wydaje mi się, że to jest istotne, jak patrzą na to, jak patrzą na to firmy, bo w kontekście tych dwóch wersji, pliki pomiędzy tymi dwoma wersjami są nieprzenoszalne, co jest dla mnie dużym, dużą od razu, jakby taką gwiazdką. Bo pliki do starej wersji to jest CPTX, do nowej wersji to jest CPT, ani w jedną, ani w drugą stronę one są nieprzenoszalne, czyli nie da się nawet otworzyć tego projektu. Mhm. Oczywiście, patrząc na stajnie artic Articulator to też niektóre funkcjonalności z Articulator 300 do Articulator 360 też one nie działają, więc tutaj pełnej kompatybilności nie ma, bo ta 360 jest y, trochę bogatsza. Mhm. Natomiast generalnie te pliki przynajmniej są otwieralne i on próbuje coś z nimi zrobić w jedną czy w drugą stronę. Więc Zgodzę tutaj się w połowie? Mhm. Dlaczego? Bo mam wrażenie, że pomiędzy Captivate'em tym. Original, the original gangsta, a tym nowym jest różnica jak pomiędzy Rice'em a Storyline'em. Taki teraz mhm. jakbym chciał być złośliwy, a chcę, więc będę. E, więc otwórz mi projekt Rice'owy w Storyline. No nie otworzysz, oczywiście, że nie. nie? Ale to, więc to myślę, że to, to jest. są ten... dwa zupełnie różne narzędzia, nie? Tak, My mówimy ale... o dwóch narzędziach, które następują po sobie. Jedno ma zastępować drugie w ramach jednej stajni. Hmm. Jeżeli to jest twoje założenie, tak? Moim zdaniem różnica pomiędzy Captivate'em oryginalnym a Captivate'em dwunastką, tą najnowszą, jest taka jak pomiędzy Storyline'em a Rise'em. Taka ideowa w tym, jak to narzędzie działa. Hmm. No ja mówiąc szczerze, gdybym miał umiejscowić trzy narzędzia, Rise, Storyline i gdzieś w to wpasować yy, tego nowego Captivate'a, to z mojej perspektywy on jest niżej niż Ray's. Jakby, okej. Okay. With all the respect. Rozumiem. Ale się nie zgadzasz. Tak? Nie, 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 to nie o to chodzi. Bo jakby u, uważam, że zarzut, e, zarzut tego, że e, dotyczący tego, że no, mam go bronić, tak? Więc go będę bronił e, wszystkimi sposobami. E, zarzut tego, że on jest nieprzenoszalny. Jest taki sam jak zarzut nieprzenoszalności pomiędzy Rise'em a Storylinem. To, że one się nazywają tak samo, to jest może błąd Adobe, Na zasadzie takiej, a może nie powinniśmy tego nazywać tak samo, bo to nie jest to samo. Moim zdaniem nowy Captivate jest dużo bliżej do, ma dużo bliżej do Rise'a ideowo i funkcjonalnie niż 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 do poprzedniego Captivate'a. Tak po prostu. Ale zobacz teraz, jeżeli chodzi o workf workflow pracy. Bo zobacz teraz, to nie chodzi o to, że robisz sobie jeden projekt i dzisiaj wchodzisz do tego projektu i mówisz, OK, to ja teraz będę mm. robił ten jeden e-learning. Tylko mm -hmm. problem jest o wiele głębszy, że ty decydując się na jakieś narzędzie, z reguły ciężko z niego wyjść. Obojętnie, jakie to będzie narzędzie, obojętnie, jakie to będzie środowisko. Mówię o tych narzędziach e-learningowych. Raz, że przygotowujesz templaty. Pod konkretne narzędzia. Dwa, że te template y odzwierciedlają Twój branding. Trzy, jeżeli narzędzia są nieprzenoszalne, to nagle powstaje taki dylemat: ok, dochodzę do momentu, w którym staje narzędzie, nie jest już obsługiwane albo nie jest wspierane. I łatane w taki sposób, w jaki, w jaki powinno być. Dochodzi nowe narzędzie, szkolenia są nieprzenoszalne, więc twój no, wybór jest. taki. Ale no, łatanie storyline, to też jest historia, taka. Wiesz. Ja nie mówię, że nie. Tak, to ja, całą listę mam mieliśmy odcinek Storyline Hell i mhm. w pełni się zgadzam, i to narzędzie ma masę różnych swoich problemów. Tylko mówię z samego perspektywy, z samego captivate'a. Tak, nie mhm. jestem y, takim mhm. po, powiem tak, nikomu tak jak mi nie zależy na tym, żeby captivate'owi się udało bo dzięki temu uważam, że storyline będzie lepszy. No dobra. Zainstalowałeś Nie być monopolistą. Nie być monopolistą jest super. Działa. Mm -hmm. Tak? No to coś tam się działa, no. admin rights, nie admin rights. Jako narzędzie, okay. come on, Jako narzędzie działa. To, że ty go nie lubisz, to jakby spoko. Jako narzędzie działa. Tak? Czy jesteś w stanie zrobić w nim kurs? Nie. No to dlaczego nie jesteś w stanie z nim zrobić kursu? Wiesz, to, co to mi, wydaje mi się... Bo, bo wyobraź sobie, że no. nie masz żadnego innego narzędzia. Mhm. Czy jesteś w stanie zrobić nim kurs? Taki, który będzie miał, wiesz, nie wiem, 10 ekranów, audio, wideo, quiz i certyfikat. Znaczy, znowu, powiem tak, jeżeli pytasz mi się, czy jestem w stanie zrobić jakikolwiek quiz, to odpowiedź jest tak. Jeżeli pytasz mi się. Inaczej wydaje mhm. mi się, że to narzędzie jest zrobione pod jedną tezę. Mhm. I rzecz, którą mamy zidentyfikowaną jako problem, jako potrzebę ze strony społeczności learningowej, czyli instalowane na komputerze narzędzie, które będzie responsywne. I to wbrew pozorom nie jest taka prosta sprawa. Nie tak? jest tak, bo ale mamy Rajsa, jest webowy. Ale, ale czekaj, czekaj. powiedzmy na moje pytanie. Gdy ja tu będę, wiesz, punktować, No Ci tam dawaj. bronić, to się będę bronił bardzo. Czy jesteś w stanie zrobić nim kurs? Tak, jesteś. Jestem, ale tylko taki, jaki to narzędzie chce, żebym zrobił kurs. Nie no Natomiast... się. Natomiast to narzędzie nie przejdzie żadnego realnego use case'a i żadnego realnego brandingu firmy. Okej, okay, no ale jak RISE? Wiesz co, mimo wszystko, wydaje mi się, że w WS-ie mam zdecydowanie większe pole do manewru okay. niż, niż tutaj. Okej, okay. ale, ale teraz dlaczego tak, dlaczego się będę do tego, do tego zmierzał? Wydaje mi się, że mam jakby mam. Właśnie realny use case, to jest jeden, ten, o którym powiedziałeś. Myślę, że jest jeszcze jeden, w którym to narzędzie będzie stosowane i będzie miało powodzenie. Ale to jakby. Dawaj. Po wszystkich testach, które zrobiłem, poskładałem sobie kurs, pokopiowałem sobie. Wziąłem kurs gotowy w RIS-ie i pokopiowałem rzeczy z RIS-a do tego kursu tutaj. Mhm. I zrobiłem cały kompletny. Razem z certyfikatem i quizem i w ogóle. I teraz, moim zdaniem, to jest narzędzie na ten moment, które jest entry levelem do, do robienia e-learningu. Jeżeli nie masz narzędzia do e-learningu, nie robiłeś nic w Reisie, nie robiłeś nic w Storyline, chcesz proste i tanie narzędzie do tego, żeby zrobić bardzo prosty i bazowy e-learning. Oto jest do tego narzędzie. No okej, okay, ale nie wiem, nie czy to jest. Nie masz poprzeczka... swoich X lat doświadczeń. Nie. Poprzeczka jest postawiona w, mie... w... w... Adobe zrobiło moim zdaniem entry-level narzędzie. Zobacz, oni wiedzieli, że nie są w stanie ciągnąć Captivate'a. Oni no. wiedzieli, że nie są w stanie tej starej technologii, którą tam mieli, która jeszcze, przepraszam, yy, yy, sięgała pewnie. I RoboDemo, czyli do lat 2000, mhm. oni wiedzieli, że nie mogą utrzymać tych starych komponentów, bo one nie zadziałają. Mhm. Więc zrobili narzędzie od zera. Co mogli zrobić? Mogli zrobić MVP i zrobili MVP. Dali tanie narzędzie, bo ono jest tanie. Nie oszukujmy się, jak na porównaniu do innych, do, do paczki Articulate'a, ono jest tanie. Mhm. I zobacz, dali. Tanie narzędzie, wypuścili je na rynek, w którym ludzie są w stanie zrobić prosty kurs, który będzie miał parę ekranów, kilka, kilkanaście, będzie miał test, będzie miał jakieś podstawowe interakcje, które tam są, będzie miał quiz, i na końcu pokaże certyfikat. Ok. Ale to mówisz z perspektywy osoby, wiesz, mówisz z perspektywy osoby, tak jak tam ostatnio na grupie u nas ktoś szukał narzędzia i rozważał to narzędzie. Jeżeli masz pełną kontrolę nad procesem, zgadzasz się na tym, jak to ma wyglądać, robisz to na siebie, to zgodzę się, Ok, zrobisz to ekrany, pomimo tego, że one są bardzo ubogie, masz 24 takie presety, w ramach nich hmm. się możesz poruszać, niczego innego tak naprawdę nie możesz sensownie zrobić. Natomiast z perspektywy nas, jako osób, które pracują w to dla w ogóle się klientów, nie da. Nie, 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 to w ogóle nie jest. To... Zapomnij. nie ma szans. Nie zapomnij, zapomnij. Jeżeli jesteś w Storeline, jesteś zaawansowanym użytkownikiem storyline albo Rice'a, nie ma żadnego argumentu za tym, żebyś przeszedł do Captivate'a. W sensie jest jeden, ten, o którym powiedziałeś, potrzebujesz zrobić mikrolearning na komórkę, ale nie możesz wykorzystać narzędzia cloudowego. Potrzebujesz zrobić w narzędziu standalone coś, co będzie w 100% responsywne na telefon. To jest jedyny case, o którym już powiedziałeś, kiedy warto byłoby rozważyć aktualną wersję 12 Captivate'a. Tak, tylko pamiętaj o tym, że nawet jeżeli jesteś taką osobą, która ma peł pełną kontrolę i robisz projekty na siebie, czyli możesz mhm. sobie kształtować tą wizualną jak sferę no. i to, w jaki sposób to jesteś funkcjonuje. Jesteś firmą jak do 5000 pracowników i tak branding to tak mech. Hmm. No dobrze, okej, okay. załóżmy, że, że w takich firmach bending to jest mech. Załóżmy na chwilę, że to jest prawda, tak? Załóżmy, mm -hmm. że te takie case'y też się do tego łapią. Ale zauważ, że ja patrzę na to od razu szerzej. Jeżeli ktoś chce, tych form współpracy przy sprzedaży tych szkoleń jest wiele. Załóżmy, że ktoś chciałby kupić licencję na to szkolenie od ciebie i móc je dostosować do własnych potrzeb. To mm -hmm. będzie Co chciał powiem? to robić w narzędziu, które ty ono, ta firma konkretna posiada i które zna. To, to jest raz. Kupi. i dwa takie. No Okej, okay. nawet kupi. jeżeli kupi. Ale moim zdaniem nie obęduje nawet tego szkolenia tak, jakby chciała, bo jest to na tyle to pełne, że tego, tego nie da tak, się zrobić. Się. Nie zgadzam się. jakby zgadzam się z tym, co mówisz. że jesteś w stanie wyciągnąć mi 120 case'ów, do których on się nie nadaje. Tak? Ale wiesz, Każdy y case inny nie, niż nie, nie, bardzo nie, nie, nie. podstawowe proste szkolenie, no. on się nie nadaje. Bo, jako osoba, która pracuje w biznesie, ty wiesz o tym, że okej, okay, ty masz swój biznes w cudzysłowiu, ale mhm. względem etatu z jednego szefa zmieniłeś ich na tylu, ilu masz klientów. I teraz, mhm. jeżeli przychodzi klient i mówi, że chce to w lewo, w prawo, a ty tego nie możesz zrobić na tak prostym mhm. levelu, ja nie mówię mhm. o jakichś tam skomplikowanych rzeczach, no to, bo poruszasz się w ramach takich pływających bloków, gdzie wszystko jest osadzone. I tą tezą, pod którą było to zrobione, to narzędzie, to jest, żeby było responsywne. I żeby było instalowane na komputerze. No tak, ale, I ale teraz peś... wszystko, jest do, wszystko jest sprowadzone tylko do tej, jednej, do tej jednej zasady. Takie mam wrażenie, że tu nic się nie liczyło, czy to działa, czy nie, tylko żeby było responsywne i żeby było instalowane. Tak. Okej, okay, ale moim zdaniem ciągle masz ochotę porównania Captivator ze Storylineem. Nie, no słuchaj, biorę pierwszy ekran z naszego szkolenia. Wiesz, jak wygląda pierwszy ekran naszych mhm. wszystkich szkoleń. Mhm. I próbuję go odtworzyć. Nie na zasadzie to. potrzebuję dodać wiesz, jakiś tam tekst w takim układzie w jakim ja bym chciał, obrazek i żeby coś się tam zadziało na tym ekranie albo drugi ekran, który jest tłumaczący poszczególne elementy, nawet nie jesteś w stanie dodać zwykłych shape'ów. Mhm. Tak zwykłych kształtów. Nie wiem, chcę strzałkę albo chcę cokolwiek. Tutaj nie ma no, ale takich. Ale strzałkę też tego nie dodasz, nie? No tak, ale to jest dalej no tak, w się, się tego nie no dodam. No nie, właśnie właśnie pierwsze co okay. chodzi, bo chodzi mi o to, że jakby Przejście z poprzedniej wersji Captivate'a do aktualnej wersji Captivate'a oznacza zaoranie poprzedniej wersji do zera i zrobienie nowej, która jest raczej na tym etapie Rise'em niż Storyline'em. Tak, ale wiesz co? Wiesz dlaczego ja porównuję to bardziej do Storyline'a? Bo teraz zobacz. Jak popatrzymy na to, jak wygląda Rise, on jest skrolowaną stroną i tutaj też możemy to zrobić. Czyli mamy tak. taki... Hmm taki infinity canvas, czyli możesz jakby dokładać elementy i stanie się to RAC-em wyglądającym, że będzie jak skolowana mm -hmm. strona i to jest super, mm -hmm. tak? Druga tak. rzecz, która z tego wynika jest taka, że możesz mieć ekrany o różnej wielkości dla poszczególnych yy, dla poszczególnych slajdów w projekcie i tego w Storyline mm -hmm. na przykład nie można zrobić, ale do czego zmierzam? Dlaczego ja porównuję to bardziej do Storyline niż do rajsa? Już abstrahując całą tą historię, czym był Captivate do tej wersji, ale zauważ, że RISE jest bardzo tekstowy. My głównie bazujemy na tekście i w nim mhm. oczywiście możemy mieć audio, wideo, ale nie czytają się wszystkie elementy, bo nie ma tak zwanego autoplay'a, który byłby w stanie to robić. Więc skorujesz mhm. sobie tą stronę i bazujesz głównie na tekście. To narzędzie ma normalnie swój timeline, ma normalnie swoje wideo, które możesz sadzić, ma napisy, ma wszystko. Ale nie więc musisz tego robić. Pozycjonuje się to bardziej dla mnie jako storyline pod względem, wiesz, tego w jaki sposób to działa. To narzędzie jest bardziej stworzone do robienia rzeczy z tak, jak storyline z audio, z wideo, a nie robienia tekstowych no rzeczy właśnie jak, się jak nie się zgodzę z tym. No. Nie, myślę, że, myślę, że się, myślę, że jestem zupełnie, mam inne wrażenie. Myślę, że to narzędzie jest dużo bardziej rise i Infinity Scroll i, i przechodzenie do kolejnych modułów i sekcji raczej w kontekście Infinity Scroll i, i tego, żeby nie imputować mu bycia starym. Sta, starym Captivate'em, tylko opatrzmy mhm. tak totalnie fresh. Masz Infinity Scroll, dodajesz komponenty. Te komponenty się dodaje bardzo, bardzo podobnie jak w Rajsie. Pewnie jest tak. ich na razie mniej. Pewnie nie są tak. Ale jakby z kustomizacją mają tyle samo problemów, jakby co, co miały, co, co mają te w, w RAISE. Nawet myślę, że niektórych tutaj rzeczy do kustomizacji jest więcej niż w samym Rajsie, Bo mhm. dodajesz element z Infinity Scrolla jakiś i możesz sobie go w jakimś tam zakresie minimalnym, ale możesz sobie go skustomizować, czego w Rajsie nie możesz zrobić. W razie kustomizujesz całość. Szczerze, jak patrzę na to, co da się kastomizować, to są jakieś gotowe playsety na zasadzie, że możesz wiesz, No to... nie, ale ramkę możesz, możesz tło skustomizować. No co? No a to weź, weź mi zrób ramkę w storyline. Możesz paddingi <noise> zrobić. Możesz kolory speech bubbles. Zrobisz sobie speech bubbles na przykład. No nie, czekaj. Jakby robisz, ja będę się uporem bronił. Robisz speech bubbles. No, i Dwa nie możesz hard. przesunąć tego dymka w żadną stronę. i o to tak weź na przesuń naprawdę... dymek. No dobra, przesuń dymek w tym, przesuń dymek w Rajsie. Znowu widzisz, bo ciągle, ciągle zmierzasz do tego, żeby pójść do, do storylina. Weź nie zmierzam, dymek do tego, w nie, zmierzam do tego, że to narzędzie, jako stajnia, myśląc o Adobe, ma pełno cudownych narzędzi, z których potencjał jest wykorzystywany w stopniu zerowym. No i... Okej, okay, ale to wiesz, to To, to że mi ktoś powiedział... da do obrazka, to wiesz co, to, to nie tego my potrzebujemy, tak? Wiesz dobrze, ale, że... że przyjdziesz do mnie i poprosisz o 728 zmian i żadna z nich nie będzie w tych presetach, które tam są. Zgodzę się, ale znowu, jeżeli porównujesz do Storyline'a, to się z tobą totalnie bezsprzecznie zgadzam. I tu w ogóle mhm. nie ma żadnej dyskusji. Ale jeżeli porównasz do Rise'a, to daje ci więcej możliwości customizacji. No powiedzmy, że porównywalnie, tak? Bo tam nie można zrobić nic, no nie więc tutaj no, no, też nie no, 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 no super. Mam, mam dwie osoby, które mają ze sobą rozmawiać. Mam speech Bubbles, tak? Mhm. Mam taki komponent, gdzie dwie osoby ze sobą rozmawiają. No i spoko. Mogę sobie wrzucić inny obrazek, to w, 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 w rajsie też mogę zrobić, tak? Mogę sobie tam jakoś tam tymi, tymi suwaczkami zmieniać, jakoś tam, zmieniać jakieś tam dostępności, transparencje i tak dalej. Część tych rzeczy uważam, że są totalnie niepotrzebne, ale wiesz, nawet to mówisz, że jest mała kustomizacja, no ale mogę zmienić sobie kolory Speech Bubble na dowolny, tak? Czego na przykład w RISE zrobić już nie mogę. Ale wiesz, co nawet jeżeli mówimy o tym, to tutaj masz dwa statyczne dymki, czyli tak jakbyś miał no. obrazek, w którym jest napisany tekst. I teraz, jeżeli porównujemy jabłko do jabłek, nawet z RISEM, no to tam mhm. masz tak naprawdę zrobione branching scenario, który wiesz, możesz rozchodzić się na różne etapy na różne jakby sceny i wiesz, to jest zupełnie nieporównywalne. To, że tam nie możesz przesunąć dymka w ramach mhm. jakby całych scenek, które możesz zrobić, jest niczym w porównaniu z tym, że to, co masz tutaj jest w zasadzie statycznym obrazkiem i oprócz tego, tak. co widzisz, nic tam więcej nie ma. Nie? Mhm. Więc Jasne. wiesz, no dla tylko, mnie... Tylko teraz popatrz. Znowu, będę się, będę się upierał przy use case, użytkownika, który nigdy w życiu nie zrobił żadnego kursu Ekranowego e-learningu. No. I co? I chcesz mu powiedzieć, że to ta, że tak ma wyglądać te 24, że tak powiem, layouty ekranu. To Nie, jest jakby to, chcę to na czym mu powiedzieć, bazować, tak? Że jeżeli to, jeżeli, jeżeli weźmie to narzędzie, to jest w stanie z nim złożyć bazowy kurs. Mówię, my chyba rozmawiamy z zupełnie innych poziomów. Ja patrzę na to jako firma, jako profesjonalista, jako osoba, która prowadzi biznes, która współpracuje z klientami. A ty mówisz to jako osoba, która chce złożyć jakikolwiek kurs i zrobić to szybko. I teraz mhm. do tego ostatniego use caseu zgodzę się, ok. Da się coś zrobić, tak? tak? Tak. Natomiast właśnie, w każdym to, innym wiesz, przypadku mi, nie ma szans. Ale mi nie chodzi o to, żeby się zgadzał ze mną, albo nie zgadzał, bo wiesz, jakby ja wartość wiem. z tego odcinka. Wartość z tego odcinka tak naprawdę jest, jest w tym, że zobaczymy. Rozmawiamy o, rozmawiamy o narzędziu, które jest, jest dostępne, jest tanie, oferuje pewien zestaw funkcji do robienia kursów ekranowych albo infinity scroll. Bo mhm. do tego ono jest. Jest bardzo proste, żeby nie użyć słowa prostackie. Pewnie ma tysiące błędów, bo jest nowe i, i pewnie tym będzie obarczone, ale myślę, że są dwa, trzy use cases, y, w których to narzędzie może być przydatne. No. Okay. I to są use casey osoby, która wchodzi do świata e learningu, albo firmy, która zaczyna w ogóle coś, chcemy robić jakieś ekrany, chcemy sobie robić je wewnątrz, mamy trenera wewnętrznego, który mamy licencję Adobe, dołożymy parę złotych, on sobie będzie te ekrany klikał i będzie sobie gdzieś tam zawieszał mm -hmm. i spoko. Druga rzecz, masz na przykład, nie wiem, e, kwestię zrobienia prostych interakcji na uczelni, albo prostych interakcji przez nauczyciela i zawieszenie sobie ich gdzieś na stronie. I zrobienie tego tanio i spoko. I jest w stanie to zrobić, jest w stanie to zawiesić. Zgadzam się na to, jak to wygląda. I luz. Wiesz, jakby w sytuacjach, w których ten brand nie ma wielkiego znaczenia, bo zobacz, szkoła. Szkoła to jest takie środowisko, w którym, jaki panie brand, no zrób cokolwiek, żeby tam się ruszało, żeby uczniowie mogli to klikać. To już i tak będzie sukces. Wiesz co, to idźmy chociażby z poziomu tej ceny, bo ja uważam, że to narzędzie się no? nie broni, jeżeli mówimy o tym, nawet jeżeli chodzi o cenę. Bo teraz zobacz, jeżeli uczelnia albo jakaś inna firma, która stwierdzi, ok, nie mamy budżetu albo chcemy to robić, wykorzysta H5P i będzie to miała za zero, tak? Po jeżeli, drugiej no, stronie... No weź to, we, weź wykorzystaj H5P, od tak, od kopa. No, wiesz, to no ja wiem, że te projekty są publiczne, jeżeli je zostawisz tak, jak jest i chcesz korzystać po prostu z tam, mhm. gdzie one są, ale wystarczy, że postawisz to u siebie, co jest jakąś barierą technologiczną do wejścia. Ale to narzędzie się integruje fajnie, i w wielu miejscach jest wykorzystywane, no, jakby w innych LMS-ach, i tak no. dalej. Nie? Mhm. Natomiast po drugiej stronie, pod względem tych drogich w cudzysłowie narzędzi, mamy e, Articulator 360, i to jest 1100 dolarów obecnie. I teraz, gdybyśmy popatrzyli, że to narzędzie mówi, że jest tanie, no to jest mamy. W połowie tej ceny. Nie? 34 dolary. Mm, no, 500, czyli 500 mamy dolarów rocznie, no. 4, 4, no 400, tak. I teraz znowu, jeżeli patrzymy na to, dla. Ja, nawet gdybym był osobą, która dopiero wchodzi w to i teraz bym zobaczył, zrobiłbym takie rzetelne porównanie, to stwierdziłbym, mhm. OK, tutaj mogę dużo nie zarobić. Na tym narzędziu, bo ono będzie tylko takie, jakie jest na razie, chyba że się rozwinie, bo też trzeba patrzeć na to, że to narzędzie jest relatywnie mhm. świeże. A mam inne narzędzie, które jest mimo wszystko standardem i w wielu miejscach wykorzystywane i wiesz. mówię mówisz wiele... o storyline. W no, całym o o pakiecie tak? 360, no? 360, tak. I mam trochę więcej możliwości co do tego, w jaki sposób ja mogę te szkolenia dystrybuować. No to wydaje mi się, że wiesz. Mhm. Ja nie wiem, czy ta niższa cena. Uzasadnia mi to, żeby wiesz, nie móc zrobić większości rzeczy, które, które robię na co dzień. Nie? Czy to nie jest strzał w kolano i wejście w takie miejsce, okej, okay, ja wszedłem, jestem w stanie zrobić coś, ale tak naprawdę nic takiego konkretnego. Bo zobacz, dam ci proste przykłady. Wchodzisz i mówisz, klient mówi okej, okay, chciałbym określoną wielkość ekranu. Mhm. Nie da się. Nie no dać i 300 coś na 700 i tyle. Michał, ale wiesz, że nie masz żadnych mówisz do mnie tym, zdanie, nie? klient mówi, to ja ci mówię zapomnij o Captivate'cie to to jest ten case, tak? Wiesz jakby, że, że ja, ja też widzisz. Bo co ja zrobiłem tak naprawdę? Ja przeszedłem przez to narzędzie, najeżyłem się sto razy i przyjąłem na siebie niewdzięczną rolę tego, żeby go sam się zgłosiłem, tak? Żeby go, żeby go obronić, tak? I to jest niewdzięczna rola, żeby go obronić. I teraz ja przez kilka dni chodziłem się zastanawiałem, w jakich on sytuacjach się obroni i w jakich sytuacjach ja jestem w stanie, wiesz, gdzie mogę się okopać. Tak? Bo jeżeli powiesz o sytuacji korporacyjnej, nie mogę się okopać, nie ma szans. Tak? Jeżeli mówię o sytuacji produkcji jako third party, jako freelancer i tak dalej, w ogóle nie ma szans. Tak? Jeżeli chcesz porównywać Captivate'a do Storyline'a, nie ma szans, w ogóle nawet nie próbuj. To nawet nie ma sensu. Tak? To nawet wiesz, jakby. Ja wiem, że się ucieszyłeś, że, że ja będę próbował to zrobić. Bo... Nie, ja myślę, Ale... że ty wiedziałeś, że ja będę to narzędzie niszczył, więc mówisz, no, to muszę to przyjąć tak. drugą strategię. Ja muszę przyjąć jakąś strategię obrony. Więc moja strategia obrony jest taka. Istnieją specyficzne use case'y. Nauczyciel, praca kogoś na uczelni, praca indywidualna, mam malutką firmę, jestem trenerem, chcę wzbogacić swoje, swoje portfolio, chcę sobie zawiesić na, na, na swoim szkoleniu coś interaktywnego, chcę sobie zrobić coś. Nie wydając dużo pieniędzy, pewnie mi się to zwróci, chcę popróbować, chcę się spomacać z tym światem. Tak? Pewnie i tak bym komuś radził rajsa, ale, ale jeżeli, jeżeli ktoś chce, i ma ochotę i, i, i wierzę trochę w tę markę, to może, po prostu. Nie? Chociaż nie. i tak niestety uważam, że po 30-dniowym trialu mhm. musisz mieć pewne masochistyczne skłonności, żeby z tym narzędziem zostać. No to powiem Ci, że jak na osobę, która by oni to, to, to narzędzie, to jesteś dość, nie bo wiesz co, bo teraz. Jak powiedziałeś to, że jest tańsze, to jeszcze pomyślałem o jednej rzeczy, że tak naprawdę nawet 360 ma swoją akademicką wersję, bo powiedziałeś, ok, ona będzie dla osób, które, mhm. wiesz, jak no już doda, ktoś nie pójdzie w tą, jak już ktoś nie pójdzie w ten H5P, to mhm. nawet 360 ma 549 dolarów w wersję. Personal dla, dla osób z uniwersytetów, tak, i różnych tam szkół. Mm -hmm. Więc nawet w tym kontekście mamy 400 do 550, nie? więc my się tak, sobie no i to teraz spieszek. Byli <laughs> już i już zaczyna to, jakby zaczynamy to podkopywać, te uzasadnienia, dlaczego. O czym ja myślę? Że ja się cieszę, że oni to w końcu wypuścili. Mm -hmm. Tak, bo jest to duża konkurencja dla. Nikogo. Tak. Przepraszam, nie mogę, tak, ale wiesz, jak, duża jak ty mówisz, że dla bronisz, nikogo. to... Zgadzam no się. No to pomyślmy, dla kogo w ogóle jest ten tool tak naprawdę. No, żadna firma, żaden profesjonalista, żaden tak naprawdę uniwersytet, mówiliśmy, albo za zero masz przy jakiejś mhm. tam lekkiej instalacji Albo za 100 dolarów więcej, więc myślę, że jeżeli to by było jakieś narzędzie z grantu, albo z projektu jakiegoś, albo przypisane do czegoś, to już tam nie robi tak naprawdę, czy to jest 100 dolarów w tą, czy w tą. To jest hmm. oczywiście dobry pieniądz, ale mimo wszystko to, to, to już nie powinno robić tak naprawdę. No mówię, no to wydaje mi się tylko to dla osoby dla indywidualnej, tych, która robi na siebie to. Tak, albo dla tych, którzy już są w stanie Captivate'a. Które mają podpisane długoletnie umowy z Captivate'em i wezmą to narzędzie jako taki dodatek na zasadzie, a dobra, to na, naszym korem to jest na przykład, nie wiem, e, Photoshop e, albo Illustrator, albo coś tam, a jak to tam dają w pakiecie, to my to weźmiemy. Wiesz, no jak to to B2B. Nie, nie, ale to nie chodzi o to, jak wiesz, w B2C, to tam jasne. Ale chodzi o to, że jakby jak czasami Adobe, czy nie, jak Adobe podpisuje duże umowy, takie duże. Hmm. Z firmami na zasadzie B2B, no to przychodzisz, mówisz: Dobra, kupuję wszystko. I wiesz, jakby wtedy masz wszystko po prostu. Wszystko, okay. co, Adobe, co Adobe wyprodukowało, to ty masz. Nie? Mm -hmm. e, i, I to wtedy, wtedy myślę, że gdzieś w jakimś tam zastosowaniu, jak się ktoś uprze, to to, to to zrobi. Ja jestem, wiesz, jakby to wyszło teraz. Ja jestem ciekawy, co się stanie, jakby. Kiedy stanie się tak, że jakiś hardkorowy człowiek, który się uprze bardzo na tego Captivate'a, wypuści w nim fajny kurs? Wiesz, taki znajdzie się taki power user, który zrobi w tym fajny kurs. Bo na przykład ja widziałem zrobione fajne kursy w, nie wiem, pamiętasz pewnie, był taki, było takie demo, które właśnie wypuścił z tego, co pamiętam. To wypuścił Piotrek Szymański, Ona grupie u nas, u nas też to pisze. Właśnie pisze o tym, że to kapitel jest dramatem. Chyba, nie? Wypuścił Stojoty Aigo. I to jest mhm. dla mnie taki, taki przykład takiego, wiesz, hardkorowego wykorzystania tego narzędzia, czyli wykorzystam wszystkie featurey tego narzędzia na maksa, żeby pokazać coś, no nie? a z drugiej strony samemu się przećwiczyć z tym, jak to może wyglądać. I teraz ja myślę, że jeżeli ktoś to narzędzie dobrze pozna, bo nie wiem, bo się uprzena, nie i wyprodukuje taki hardkorowy, fajny kurs, to też powiemy, że jest fajny. Jesteśmy, jest, i wierzę w to, że jesteś w stanie, korzystając z tych wszystkich feature'ów, które tam są, ale na maksa z tych feature'ów w kontekście tego narzędzia. Nie w kontekście firmy, logotypu, brandu itd., tylko tylko i wyłącznie w kontekście tego narzędzia. Żeby wycisnąć na maksa z tego narzędzia, to to może być fajne szkolenie. Znaczy powiem ci tak, pamiętam to, co Piotr rzucił, i pamiętam, że klikałem to szkolenie, natomiast widziałem je wtedy, kiedy ono się pojawiło, więc pamiętam je tak jakby, wiesz, jak przez mgłę, bo już trochę czasu minęło. Pamiętam, że zrobiło na mnie fajne wrażenie i, wiesz, analizując z perspektywy czasu, myślę, że to nie chodzi o feature, które są w samym storyline, tylko mm -hmm. ktoś graficznie fajnie popracował w innym narzędziu, do tego, żeby to po prostu tam wsadzić i żeby tak. to chciało tak. fajnie działać. Więc, wiesz, na tej Zgadam zasadzie się. podejrzewam, mhm. że, wiesz, no, jeżeli mówimy o tym, że ja robię wszystko w innym narzędziu i wsadzam tylko tu gotowe komponenty, mhm. chociaż nie znalazłem na przykład możliwości importu z PowerPointa, wiesz, to nie chodzi nawet o to, że ja bym chciał, żeby całego PowerPointa wsadzać i żeby to było takie, jakie jest, ale kto na przykład. Yy, Wiesz, pracował z różnymi mediami, no to wie, że zaimportowanie całego PowerPoint'a do, do Storyline'a no jest o tyle wygodne, ale jest o tyle wygodne, że masz wszystkie zdjęcia, media i wszystko od razu w środku. Mm -hmm. Teraz możesz to brać i układać to zupełnie inaczej. Tutaj nawet takiej opcji nie ma. Dwa, nie da się wgrać obrazka. Tak? No to wiesz. No, Michał, no Prawda są. jest taka, że ja, wiesz, no jakby ja stawiając się na przegranej pozycji, to ja nawet ja nie jestem w stanie tego obronić. To jakby wiesz o tym, że ja nie jestem w stanie tego obronić. I że tu, nie ma, no. tu, tu tak naprawdę nie ma czego bronić. Nie? Wiesz, to ja chyba z większym zaciekwieniem patrzę i nie chcę cię zaojać od razu, bo czekam aż jakby, jaka będzie Twoja linia obrony. I to jest dla mnie taka większa satysfakcja, żeby pomyśleć, jakby, jak ty chcesz w ogóle tego narzędzia brać? Nie, nie, Jakby mi się już linia I... obrony skończyły, właśnie. Ja już, I jestem, wiesz... ja już teraz dzwonię do wujka sama i mówię, wuju, ślij jakieś, jakieś rakiety, bo ja już nie mam czym strzelać. A ja powiem ci, że jestem na razie na tego, co sobie wynotowałem na wstępie, więc jakby. Mhm. <laughs> Jestem gotowy jakby do pójścia dalej, nie? No nie, no ja już nie mam czym szczelać, ale ale powiem ci jedną rzecz, która mnie rozbawiła do łez. No, dajesz. Może u ciebie tak nie jest, ale jak klikasz file i publish No. To co ci, co ci tam się pojawia? No jeżeli dobrze pamiętam, nie mam tego przed oczami, to jest HTML, ścieżka dostępu i tyle. I tam na, na samym dole jest Location. I pokażę Ci coś prześmiesznego. Rozbawiło mnie to stary DOS. Dołożyłem do tego, do tego dołożymy screeny, bo yy, na przykład otworzysz sobie taki gotowy kurs, który się nazywa tam na przykład Leadership Communication. No, nie? Otwierasz potem on, jak chcesz to zaopublikować, chcę jako HTML. Yy, no i pod spodem jest ścieżka deadw.slash charm Leadership Communication. Czyli pan Rusikesz pracuje nad projektem Charm. A jak otworzysz, zrobisz File, New Project i uwaga, wybierzesz projekt, który się nazywa, teraz ci powiem jak, Product Onboarding i sobie go otworzysz, to ścieżka jest następująca. Ja wiem, że będę się przyczepiał. Ścieżka jest c2.slash users, pan kajku. Taka jest ścieżka, a jak zobaczysz do w Adobe, to Pan Kaj Kumar jest jednym z ludzi, którzy są w engineering managementie. Więc rozbawiło a, no mnie to. Szczerze. Robić, no wiem, że ktoś to by był. Ale jeżeli kto, człowiek z engineering management e, robił ten kurs leadershipu i jest, wiesz, to można tam defaultową ścieżkę wpisać. Można wypisać ścieżkę swoją, a nie D kropek /y, i Michał Szumiński. Nie? No, Wiesz, jakby, ja wiem, że to jest no. śmieszne to jest śmieszne, ale to pokazuje moim zdaniem że to jest beta wersja produktu, taki MVP dla inwestorów, którzy mieliby w to włożyć pieniądze i i, I ja nie mam do powiedzenia niestety, zaraz Ci dam głos, żebyś mógł te wszystkie swoje trzy kartki zarzutów odczytać, bo skoro już zrobiłeś taki dokładny research, to, to super, ale dla mnie, dla mnie Adobe Captivate w wersji 12 jest ciekawym krokiem pod względem tego, że zaoraliśmy stary silnik, stworzyliśmy nowy. Wiemy, jak mniej więcej to może działać, jakie, jakie może być User Flow, i że będzie Infinity, i że będą ekrany, i że to będzie responsywne. Ale zgodzę się tutaj, zgodzę się tutaj z Piotrem Szymańskim, który napisał, że gdyby to narzędzie było w 2016 wypuszczone, to zrobiłoby zamieszanie. A teraz to jest dla małych firm i freelancerów, którzy nie robią dla nikogo innego, tylko dla siebie. Bo ono jest demem dla inwestorów po to, żeby wlać w to kilkanaście milionów dolarów i zrobić dojrzałe narzędzie. No, jeżeli taki jest plan, ale wiesz, jak patrzysz na to, że 2019 był ostatni klasik wydany, czyli ta poprzednia wersja, i on potem wiesz, 2020 chyba pierwsza była wersja tego, że ma wyjść właśnie ta no, to nowe narzędzie. Potem uh -huh. główny inżynier odchodzi stamtąd i ktoś inny zaczyna to narzędzie dewelopować. Jest zrobione duże, wiesz, takie pompowana bańka do tego. Wszystko uh -huh. pod NDA-em, do tego, że no jestem dobra. Project Czałem i wiesz, pompujesz, to pompujesz i nagle patrzysz i wiesz. I to tak jakbyś przekuł ten balonik i wiesz. I nawet userzy tacy, którzy zostali w tym ekosystemie, Wchodzisz na takie community, i dostajesz, wiesz, screen, gdzie jest. To już nawet wiesz, nie masz 15, czego kochać. To już, kroków, wiesz, nie? To, to już nie, to już, już, no, nie oszukuj się, już nawet nie masz czego kochać. Jak, jak, nawet jak, już, jak kochałeś to narzędzie, to już nie masz czego kochać. To już jest sprawdzenie. No dla, dla mnie takim wyznacznikiem jest to, że wiesz, na forum Adobe odnośnie all new Adobe Captivate jest pisane częściej w cudzysłowie i częściej się pojawia Rice storyline articulate. W tych postach mm -hmm. tam, niż tak naprawdę Adobe Captivate, nie? Mm -hmm. to Więc to jest no. dla mnie takie, tak. wiesz, przykre, bo wiesz, jak chcesz zobaczyć, jakie ludzie mają problemy, no to nie masz, też nie ma sensu roz, rozkmieniać wszystkiego samemu. Wchodzisz na takie forum i ludzie ci piszą całe listy rzeczy, które dla nich są problematyczne, tak? Mm -hmm. Czyli to, co mieli do tej pory, wiesz, na przykład software simulation. Masz, robi, robisz symulację jakiejś aplikacji i możesz nagrać te ekrany, masz narzędzie do nagrywania ekranów. Z którym z tymi ekranami nic nie możesz zrobić. Możesz dograć do nich audio i wykorzystać takie, jakie są. Czyli nie dodasz swoich dymków, nie dodasz niczego, tak naprawdę żadnych mediów do tego. Nie wiem, chciałbyś y, prostokąt na ekranie, który będzie coś tłumaczył, o czym mówi audio, nie możesz tego zrobić. I porada ze strony społeczności jest to użyj poprzedniej wersji. No, ale poprzednia wersja jest nieedytowalna do nowszej. Czyli znowu, a masz do wyboru, albo używać narzędzia, które jest od czterech lat nie Mhm. Albo używać nowego, w którym nie możesz tak naprawdę nic zrobić. No i teraz, jak te pliki są niemigowalne, no to powstaje pytanie: no to to jest. Żadna odpowiedź nie jest dobra, tak? Czy żaden wybór nie jest dobry? I wiesz, myślisz sobie, i ci tak trochę ręce opadają i mówisz, no okej, okay, no czyli mamy tą opcję, ale w zasadzie nic nie możemy w niej sensownego zrobić, nie? To jest Czy... takie. W ogóle powiedzenie wiesz, jakby to. Ja już skończyłem swoją linię obrony, więc jakby powiedzenie, że w ogóle masz opcję w nowym Captivate'cie, to. To jest zbrodnia. No nie, ale wiesz, co? no z tych rzeczy, które mówię, które sobie wynotowałem, tak żeby osoby... No dajesz, też... ja to jestem, wiesz, chętny, ja, ja chcę je poznać. Zobacz, no mamy te gotowe bloki, o których mówiłem, że są 24, nie? No mhm. i teraz y, one są tylko takie, jakie, jakie ktoś przewidział. Na przykład masz, dla przykładu, masz zespół i ten zespół ma 7 osób. No nie jesteś mhm. w stanie tego dodać, bo nie ten mhm. taki... Y, Złożony, że tak powiem, element, który jest uwzględnia tylko 6 osób w zespole. Czyli jak masz, mhm. nie wiem, 7 albo 12, no to już musisz mieć dwa takie ekrany. Tak. Nie wiem, już idąc jest. dalej. Struktura organizacyjna. Chcesz dodać sobie zwykłe prostokąty? Wiesz o tym, że to w każdej firmie jest inaczej. Nie jesteś w stanie tego zrobić z tego gotowego ekranu, który będzie odzwierciedlał. Nie ma szans nawet dodać czegoś takiego. Musiałbym zrobić obrazek w PowerPoint'cie i go dodać tylko w tych układach, które są przewidziane tymi wcześniejszymi blokami tak bo znowu mm -hmm. koncepcja jest taka że ktoś przewidział ok to ma być responsywne w związku z tym my wszystkie bloki robimy jako takie pływające gotowe elementy I nie możesz w ramach tych elementów sobie poprzesuwać dowolnie tych rzeczy nie ma kształtów obrazki wideo co możesz zrobić z nim możesz je jedynie obramować obrazki nie dodasz sobie tam gdzie chcesz tak możesz dodać tylko w te, tam gdzie przewidział gdzie to narzędzie to przewiduje Myślisz sobie, okej, okay, to pewnie będę mógł, jak to jest stajnia Adobe, dodawać jakieś formaty, które są natywne dla Adobe. Czytaj ilustratora, ilustratora mm -hmm. Photoshopa, będzie to działać ze sobą. Nie, mamy GIF-a, PNG, BMP. No i myślisz sobie, ok, czyli z waszych narzędzi muszę eksportować do innych formatów, do tego, żebym do waszego narzędzia mógł to zaimportować. Myślisz sobie, głupota. Czemu nie wykorzystać tego? Gdzieś mi obiło się o uszy, że Adobe Captivate jest inną firmą niż Adobe z produktami tak, no, typu Photoshop jest, no, i tak dalej. No. Więc to jest jakby też kwestia tego, że to jest jedna marka, ale różne firmy, co dla mnie jest jakby okej, okay, no... no tak jakby jest, takie no? do nie przyjęcia. Ale... No, z Empikiem też. Jakby Empik i Virtualo to są na przykład dwa, dwie różne firmy, nie? A jest jedna okay, firma. No, ale wiesz, że to jest zupełnie inna nazwa, nie? Więc, no tak, ale jakby... idziesz do sklepu Empik, uwaga, idziesz do sklepu Empik, jak dostajesz paragon, to dostajesz paragon z Virtualo, a nie z Empiku. A? Okej. Okay, no Rozumiesz, no, no to. jakby... Brandy, firmy, no, rzeczy się dzieją, no. No tak, yy, wiesz co, dla mnie z takich dziwnych rzeczy jeszcze tutaj jest na przykład, że wchodzisz i jeżeli chcesz tworzyć, no, wchodzisz do tego narzędzia, żeby tworzyć szkolenia e-learningowe, czyli czytaj z skormy. Raz, że nie mhm. ma najnowszego standardu CMI5, więc jesteśmy na 2018 roku, ale whatever, o to mało kto pyta, to by było fajne, ale dobra, kiedyś tam będzie. Ale druga rzecz jest mhm. taka, że ty w zasadzie tak jak mówiłeś o publikowaniu, to ty musisz wejść dopiero do file preferences, do tego, żeby oznaczyć, żeby to szkolenie było w ogóle raportowane. Mhm. Myślisz sobie co za upierdliwość, w każdym projekcie mam to robić? No przecież po to tu jestem, żeby tworzyć coś, co będzie raportowane. Mhm. No Możesz powiedzieć, ok, ale ktoś by chciał używać tego, osadzać to na stronie, a nie jako szkolenie na platformie LMS. Dobra, jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. Tylko dla mnie te natywne opcje powinny być w drugą stronę. Co mamy tutaj jeszcze? Na przykład tłumaczenie pliku. Wiesz, że robimy szkolenie na kilkanaście języków. Mhm. No i teraz, gdybym chciał utworzyć to szkolenie tutaj, to potrzebowałbym tłumaczeń. Mogę wyeksportować wszystko, ale tylko do pliku .doc, kodowego. Nie mam plików żadnych, które obsługują agencje takie duże marketingowe, czyli na przykład tak jak robi to czyli pliki xleaf. Podejrzewam, że to nie jest wielki problem dla tych agencji, natomiast to dalej nie jest natywny standard dla nich do tego, żeby robić tabelkę urodowską tłumaczyć, a nie tłumaczyć pliki, które oni wykorzystują. A te narzędzia też nie są takie proste. Ale dla przykładu upiędliwości, My mamy 15 języków, na których tłumaczymy. I teraz wchodzisz i myślisz, są pewne stałe elementy, w danym programie, jak na przykład te przyciski Previews, Next i tak dalej, które tłumaczysz standardowo. W Storyline wgrywasz cały język, albo w RISE robisz to samo, wybierasz cały gotowy, przetłumaczony język, albo masz je swoje, albo masz je przygotowane przez firmę. Tutaj mhm. to są zwykłe pola tekstowe. Więc jeżeli ja chciałbym przetłumaczyć szkolenie na załóżmy z angielskiego na niemiecki, mogę wrzucić tutaj tłumaczenie z pliku. Ale tych przycisków standardowych już muszę je kopiować ręcznie. No i teraz pomyśl sobie, że tych przycisków jest 20 czy 30. Ja ze 18 nie, języków. To, to nie, no to, to... Masz pełno ręcznego kopiowania przy każdej wersji językowej i myślisz sobie, to nie jest jedno kliknięcie, tylko jest ich od razu kilkadziesiąt, jak nie więcej. Mhm. Niby taka banalna rzecz, ale dla nas jest to realny problem. Tak więc yy, to są setki zmian, których nie musisz robić. Nie? No i takich rzeczy jest dużo. Tu wynotowałem sobie tak naprawdę jakieś, tak naprawdę screeny z tego forum. To ludzie wymieniają po 14-15 rzeczy różnych, dlaczego to narzędzie jest złe. I tu mówimy o osobach, które są z tymi narzędziami, jak same piszą od lat 2000, 2000 kilka, wiesz, od UX-ów do tego, że nie ma ciągle tych samych opcji, nie ma w tych samych miejscach. Jest różna konwencja nazywania tego. Dla osób, które są przyzwyczajone, na przykład były takie, Współdzielone, że tak powiem, elementy do zaawansowanych akcji. One są tutaj nieprzenoszalne. Nie da się tego w żaden sposób wykorzystać. JavaScript niby jest, ale tylko na poziomie całego projektu, a nie na poziomie ekranu. Niby masz master slide, coś takiego, co wygląda jak master slide, ale jest tak na pewno odnośnie czcionek i tego typu rzeczy. Z upiedliwości. Na początku masz wymienione 30 czcionek, które są z Google Fontsów. A czcionki systemowe są dalej. Czyli jak masz jakąś firmę i ty jesteś, chcesz wybrać sobie czcionkę, to najpierw musisz zeskalować za każdym razem wszystkie Google Fonse i dopiero wybierać swoją czcionkę. Myślisz sobie, tak. żadna firma no. tak nie działa, nie? że wybiera najpierw jakąś randomową czcionkę, nie wiadomo skąd. Znaczy, wiesz co? Znaczy... Ja myślę, że oni po prostu yy, jakby. Znowu, dla mnie to jest takie, ja mam takie wrażenie, że oni bardzo, bardzo chcieli coś zrobić. A nie? Jakby, Oni już chyba musieli coś zrobić, bo już. Yy, znaczy, no, albo powinni to zamknąć po prostu. To jest, to jest taka wiesz, to jest, tak, to jest taki moment, kiedy yy, wiesz, jakby teraz, zobacz, jak zobacz, jakby był, był wykręcony hype na to. Wiesz, jakby rok temu konferencja, tylko NDA, tylko specjalni ludzie, tylko coś tam i hraliśmy się, o kurde, będzie screenshot, wiesz, jakby jak budujesz poziom oczekiwań tak bardzo wysoko. A potem z tego poziomu oczekiwań spadasz na poziom rzeczywistości, to nagle nie dziw się, że ludzie zaorają ci aplikację. Co się zaorają ci, to feedbackiem. Nie dziw się, bo gdybyś powiedział tak, słuchajcie, wypuszczamy betę, drogie community, wypuszczamy betę taką, jaka jest teraz, nie? to jest beta i teraz zrobimy crowdsourcing featureów do tego, będziemy dobudowywać. Feature do tego narzędzia przez rok czy półtora, to to mogłoby być dobre narzędzie. Gdyby wypuścili to o 2,20 i teraz spędzilibyśmy 3 lata i ludzie by budowali to, to wiesz, do, do, dodawali te rzeczy z listy, które ty masz wypisane, to to, hmm. mogło, to miałoby duży potencjał do tego, żeby być fajnym narzędziem. A w tej chwili mnie się nawet nie chce wierzyć, że to narzędzie przeżyje długo. Po prostu nie chce mi się w to wierzyć, że ono, że ono będzie że ono będzie czymś, co, co będzie żyło. Po prostu nie chcę, nie, nie, jakoś w głowie mi się nie mieści, że to może że, że to może być jakiś flagowiec. Wiesz? Ale zobacz, jak zrobiło, z, zrobił Eticulate z tymi dwoma narzędziami, które ma, czyli Storyline i Rise. Idea była taka: idziemy w kierunku czegoś responsywnego, to jest 2018 rok. Mhm. I teraz wiedzieliśmy, że. Czy wiedzieliśmy? Eticulate wiedział, bo to nie ja przecież. Articulate wiedział, że nie jest w stanie zaimplementować wszystkiego w responsywnym, w responsywnym narzędziu. W związku z tym zrobił bardzo proste narzędzie, które jest jakie jest, ale przynajmniej nikt się z tym nie kryje i mówi: OK, ono jest takie, macie takie funkcje, kosztem jakiegoś tam, jakiegoś rodzaju responsywności, które to narzędzie posiada. Mhm. i. i a Captivate powiedział, wiesz co, my pójdziemy o krok dalej. My zrobimy w pierwszej wersji zrobimy i nowe narzędzie, i responsywne, i instalowalne, i wszystko. I łącznie z, i z tymi wszystkimi opcjami im się to po prostu wysypało. No nie? bo my jesteśmy wielką firmą i my wiemy. Wiesz, ale zobacz go. przykład tego, co ty robiłeś, co odnalazłeś, tego, że ta ścieżka jest, prowadzi do jakiegoś tam y, osoby, która jest jakimś inżynierem i tak dalej. I to jest, myślę, sedno tego, jak ja y, myślę o tym narzędziu, bo nawet sobie to wypisałem, że to jest narzędzie hmm. do e-learningu robione przez osoby, które nie są z e-learningu. I Twój przykład pokazuje to idealnie. To są osoby, które potrafią zaprogramować technicznie poszczególne funkcjonalności, hmm. ale nie mają pojęcia, jakie problemy ma ta branża. I z czym się mierzy i co by było tymi. Wiesz, wystarczyłoby pójść na, articule... do... na forum ETULA i zobaczyć, jakie ludzie mają problemy. I adresować tym narzędziem tylko te same problemy, które tam są. Dobrze. No co ja Ci mogę feedback? powiedzieć? Proszę pana, zaorane jest. To jeszcze ci dam jedną rzecz. Dla mnie niż... to jest dla mnie kile w ogóle wszystkiego. Zobacz, jak w naszym workflow, w tym, jak pracujemy, jest ważne review. Tak? Articulate Review. Czyli udostępniamy projekty na takim webowym serwerze Articulate'a uh -huh. i następuje współpraca, że ty ten projekt udostępniasz 5, 20, 100 osobom i to jest poza platformą i ty sobie działasz i współpracujesz, są komentarze, możesz te komentarze eksportować, możesz oznaczać, że są zrealizowane, możesz dodawać swoje, działa to bez konta, podajesz tylko maila i sobie tam komentujesz. Zobacz, ile my dziesiątki, dzies dzies dziesiątek razy albo set razy wykorzystujemy to narzędzie w tym, jak pracujemy. No i teraz pomyśl sobie, że nie masz tego reWiu. Tak, że musisz... I teraz jak masz udostępniać te pliki? Albo musisz mieć jakieś miejsce testowe na LMS-ie, ale wtedy nie masz komentarzy. Jeżeli y, udostępniasz tak, jak to robiliśmy przed 2017 rokiem, no to udostępniasz komuś paczkę, mówisz rozpakuj mhm. sobie tą paczkę, odpal ją w swojej natywnej przeglądarce, wypisz komentarze w Wordzie albo w Excelu, tu masz rób na przykład screenshoty, no, do tego, no, 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 no. screenshoty i daj nam to z powrotem. Mm -hmm. No, been there, done is... that. No, latami to mm. robiłem. No. no tak. No i teraz pomyśl, że mamy już rozwiązanie i wiemy, jak to może mm -hmm. działać i tego nie masz. Mm -hmm. No tak, tak. To rozwiązanie też nie jest idealne, tak? bo review w niektórych kontekstach możesz stosować, w innych nie możesz. No jakby wiesz, jakby pewnie, pewnie tutaj jakby... Ale, no. Ale masz. Masz, nie? I wiesz, i pomyśl, że ja mam tak. setki, setki wersji udostępnione w ten sposób. I teraz jak tracę to wszystko, to naprawdę to cały workflow ci się zmienia. Mhm. I tak samo to narzędzie wymaga do tego, żeby firmy zmieniły swój, swoje template'y, żeby branding dostosowały do tego, co jest w tym narzędziu. Pliki są nieprzenoszalne, więc masz jakiś jeden koniec, do, od jakby jeden punkt, gdzie nic jakby między sobą się już nie będzie komunikować. Potraciłeś ileś rzeczy. Nie wiesz, jak to narzędzie będzie rozwijane dalej. Ono już jest cztery lata opóźnione i teraz rozpocznij projekt. Znaczy, wiesz, Z dużą ja wartością jakby... to jest community. Tutaj go nie ma. Ja masz. Się boję tego, że nikt go nie za. Znaczy, ja, inaczej? Ja strasznie, że się boję. Ja chyba nie chcę się. Wiesz, co? Chyba nie chcę tracić czasu, żeby w to więcej klikać. Jakby zrobiliśmy to, bo to jest jakby taki, wiesz, wyhypowany temat. O, nowy Captivate. Mm -hmm. Szkoda mi czasu, żeby w to klikać. Wiesz, bo ja na przykład patrzę, patrzę na to, jak świetnie rozwija się Camtasia albo Snagit. To są takie rzeczy, które wiesz. Ja raczej bym poszedł, porozmawiajmy o narzędziach takich, które się naprawdę fajnie rozwijają, są wartościowe i my możemy je rekomendować komuś. Yy. Ale z drugiej strony, no też wiesz, patrzę, to dobre. Chcę powiedzieć w podcaście, nie kupujcie tego. W sensie, weźcie sobie ten 30-dniowy trial. Zobaczcie, że nie chcecie z tego korzystać, i, i już. Wiesz, jeżeli Adobe ma pieniądze na to, żeby to rozwijać dalej, spoko. Rozwijajcie sobie. Niech wam nie zabroni rozwijać i tworzyć fajnego produktu. No, nie możemy tego zabronić. Ale, żeby to wdrażać i korzystać jakoś szeroko, mech. Raczej jestem za tym, wiesz, jakby zaorane i będzie. Ja myślę, że to jest wiesz, kwestia jakiegoś czasu, żebyśmy wrócili do tego narzędzia na przykład po roku, dwóch, czy, czy iluś i zobaczyli, co z tym narzędziem zostało zrobione, bo na Nic. dzień dzisiejszy ja też nie widzę jakby możliwości zrobienia jakiegokolwiek realnego projektu i powtórzę to, co widziałem, to, co powiedziałem na samym początku, że dla mnie to narzędzie dzisiaj nie nadaje się do żadnego komercyjnego projektu. Ja nie byłbym w stanie zrobić w nim. Niczego albo bardzo szybko prostymi rzeczami na zasadzie przesuń coś, byłbym sprowadzony na ziemię. Mm -hmm. I wiesz mm -hmm. o tym dobrze, że jeżeli tak jest, to, to nie zaryzykujesz wejścia w to narzędzie. Jeżeli wiesz, że na poziomie przesuń coś w lewo, nie jesteś w stanie tego o, zrobić. No to jasne, jasne. Wiesz, jakby ja bardziej patrzę na to, że, że jakby. Potrzebno też. Co, co, jaki, jaki ja mam też wniosek? Że. Potrzebna jest y, taka też polaryzacja narzędziowa. Tak, że mamy narzędzia, w których nie możemy. To, to co mamy w tej chwili w artykulecie, mamy narzędzia, w których możemy sobie na tych ekranach mieszać, robić tam cuda i tak dalej. I możemy sobie tam, wiesz, budować gry. I to jest super. I mamy drugie narzędzia, które są do takiego rapid learningu, czyli biorę gotowy szablon, zmieniam kolory, kolory wklejam logo i ciśniemy szybko content. Mm -hmm. Szybko, nie szybko. No, whatever. Ciśniemy content, bo chcemy mieć taki, taki flow, to infinity scroll i tak dalej. Pasuje nam to i super. I, i Articulate to zrobił dobrze. Tak? I, I myślę, że, że tutaj nie możemy wiele zarzucić tym narzędziom, ale akurat to zrobili dobrze. Zobacz, co jest. Odpowiadają na to, czego potrzebuje społeczność. Biblioteka gotowych szkoleń, Szab biblioteka szablonów do szkoleń, tak? Czyli ludzie, ktoś tam potrzebuje szybko, fajny szablon, proszę bardzo, te szablony są naprawdę fajne. Te gotowe szkolenia, które tam są, naprawdę są fajne. Mhm. Wiesz, co jest zlokalizowane w tej chwili tam. szkolenie, wyciągasz takiego Exlifa, wrzucasz do AI, tłumaczysz Exlifa, zaciągasz, już masz szkolenie po polsku, trochę je przeredagujesz. W ciągu dwóch tygodni jesteś w stanie fajne szkolenie wypuścić. Pracując nad tekstem głównie, tak? Czyli, czyli wiesz, jakby... Ale zobacz. No. I, teraz, I teraz co jest? Wychodzi Adobe z produktem, który jest jakąś taką dziwną hybrydą, którą my sami musimy sobie, ja sam musiałem sobie, jakby założyć na głowę jakby wysiłek tego, że ja będę go bronił, siedzieć i wymyślać, w jakich sytuacjach ja mogę go obronić. To jest nie, nie, to jest nie do obronienia. To jest, wiesz, to jest jakby, jakby tutaj wyspa węży. No panie, no tego nie obronisz. No, nie? Możesz Jak tylko mi powiedzieć. Przed, przed odcinkiem, że będziesz bronić tego produktu. To moje zaskoczenie było tak duże, że potrzebowałem do, dosłownie pół odcinka takiego, wiesz, lekkiego wycofania i no. myślenia no o tak, tym, co ty ale w ogóle wiesz, będziesz to, mówić. Zrobiłem to bardziej z takiej, wiesz, takiej chęci tego, żeby. Nie, że jestem niespełno rozumu, tylko z takiej chęci, żeby wiesz, nadać temu pewnego, pewnego flow, jakąś, jakąś konwencję przyjąć do odcinka, ale no co? No wy... Wypastwiliśmy się na nim i będzie. Ale zobacz, tylko powiem Ci tak, jaki byłby inny wydźwięk, gdybyśmy dodali kilka dosłownie opcji, tak? Pomyśl sobie tak: Adobe ma fajne rzeczy z edytowaniem rysunków, tak? Na zasadzie takich AI. Zaznaczasz sobie coś tam i możesz przerobić rysunek na coś innego. Wiesz, pogadanie z takim Eleven Labs na przykład i dodanie do tego, żeby generowanie dźwięku takiego tekstu voice'a było od razu takie, wiesz, takie soczyste i tak dalej, bo teraz jest tak samo słabe, jak było w poprzedniej, poprzedniej wersji. Mhm. Obrazki, nie jakieś 800 obrazków, tylko dogadać się z jakimś serwisem i po API ciągnąć z jakimś, nie wiem, Unsplash'em, 3Pick'iem, no, czy, czy cokolwiek, nie? nie? Wiesz, no. takie, takie proste rzeczy. Ale to wiesz, ze swojej biblioteki ciągnąć już na Adobe ma wielką no tak, bibliotekę, Adobe tak? Stock. tak? Tak, tak, tak. No Ciągniesz też wiesz. Właśnie, ze swojej, nawet ze swojej, wiesz, Eleven Labs do, do, do głosu. Wiesz, zrobienie jakiejś sztucznej inteligencji do czegokolwiek, tak? Tak naprawdę, żeby to był taki, wiesz, selling point na mm -hmm. zasadzie zaimportuj no coś tego. i niech to się samo zrobi, nie? Wiesz, no. To no. Co, się będzie, co się będziemy, wiesz, jakby oszukiwać? No nie mamy tego. Jest spalone mnóstwo potencjału, może przez to, że to są właśnie zewnętrzne, zewnętrzne organizacje, które nie za, bardzo, nie za bardzo, może chcą albo mogą ze sobą pracować? No, no dobra, wiesz co? Ja myślę, że to już nie, nie ma co się ten. To już leży ten człowiek i my już go nie kopmy. Oś nie chodzę, co tam leży. Tak. I dla wszystkich, którzy jakby mieli jeszcze wątpliwości, myślę, że rozwialiśmy te wątpliwości. Zresztą. Potestujcie sami, tak? Możecie to narzędzie zainstalować. Wiecie, jakie są moje obiekcje, zobaczcie na forum Eticulate, co bastion, że tak powiem, nie Eticulate, tylko Captivata, co bastion jakby tego narzędzia i miejsce, w którym ono powinno być wychwalane pod, pod niebiosa. Jak ono reaguje na to narzędzie i jakie są ich uwagi do tego, żebyście wszystkiego nie musieli odkrywać sami? Wiesz, jest taki plot dowcipowy, może to będzie puenta tego odcinka. Kiedy co mówią użytkownicy Captivate'a o Articulate'ie? A no, że on jest taki niestabilny, że nie ma na Maca wersji, że nie słuchają userów i tak dalej. A wiesz, co mówią użytkownicy Storyline'a o użytkownikach Captivate'a? Dawaj. Nic nie mówią. <noise> I to jest chyba najbardziej przykre, wiesz, bo niedawno mówiliśmy, że to jest flagowe narzędzie, każdy z niego korzystał i zobacz, jak można. W zasadzie nic się nie wydarzyło oprócz tego, że narzędzie samo się nie zaorało. Teraz, jak czasami widzę na przykład Maska, jak mówi, że technologia sama o siebie nie dba, w sensie sama się nie rozwija sama z siebie. To ludzie muszą o nią dbać, i tylko jeżeli jest wkładane dużo serca i wysiłku, to mm. dopiero ta technologia idzie do przodu. Budowaliśmy piramidy, nie budujemy ich teraz. Budowaliśmy akwedukty, nie budujemy. Mieliśmy samoloty, które latają i wiesz, te wszystkie misje kosmiczne. Przestaliśmy to robić. Nie mamy już technologii, i dopiero ją odtwarzamy. Myślę, hmm? że tak jest z każdym narzędziem. Jeżeli nie ma dobrych ludzi, którzy o nie dbają, to sama technologia z siebie się rozwijać nie będzie. Trochę Totalnie. możesz palić na społeczności, ale muszą być liderzy narzędzia. Totalnie się z Tobą zgadzam i to wiesz. Mieliśmy nokie, która jakby była w End User Consumer Group, tak? jak Wszyscy mieli nokie tak? Mieliśmy mm -hmm. Winampa stary na przykład. Tak? Winam. Gadu -gadu. miał. Mieliśmy Gadu-Gadu. Te, te rzeczy wiesz, jakby niby gdzieś tam może są, ale no właśnie. Ta technologia sama o siebie nie jest w stanie zadbać, ale wiesz, jak myślę, że tutaj e, szczerze. To myślę, że ktoś akurat o Captivate'a starał się dbać, ale chyba był z konkurencji. No, nie zdziwiłbym się. Nie zdziwiłbym się i myślę, że narzędzia w stylu Eticulate, Iceplink i cała ta masa różnych narzędzi jak zobaczyło, jak wygląda pierwsze i sama poklikało, to. to Wiesz, szampan został otwarty. Tak, tak, który stwierdzi, dobra, dobra, spokojnie, zero stresu, my się Nic nie się musimy nie z featuredami spieszyć. Co mamy, to mamy. Wiesz, ja myślę, że Ice Spring jest dużo lepszy. Wiesz, co, ja myślę, to, że i każdy narzędzie tylko, jest dużo lepszy. Nie? Do Springa mam jeden zarzut na przykład. Oprócz tego, że jest, wydaje mi się, że jest spoko narzędziem że jeżeli przestajesz utrzymywać aktywną licencję, to on pokazuje na, nawet na gotowych, opublikowanych szkoleniach, że to jest, że nie jest opłacona licencja. Co oznacza, mm -hmm. że musisz utrzymywać licencję tak długo, jak jest cykl życia ostatniego produktu, który wytworzysz, co wydaje mi się takie słabe. A jakby na przykład hmm. tego nie robi i nawet na trialu możesz opublikować działające szkolenie. I wydaje mi się, że to jest jakby metoda, która sprawia, że więcej osób kupi to narzędzie przez przejrzysty jakby sposób działania niż takie dziwne, wiesz, zachowania, że zostawia znak wodny na tealu albo, wiesz, po, po zakończonej subskrypcji pokazuje to użytkownikom, czyli klientom twoich klientów, tak, albo użytkownikom twoich klientów, że coś tu jest nie tak, wiesz, to dla mnie są takie dziwne rzeczy, nie? No, Ale oprócz tego no tak. spoko narzędzie. No tak. No dobrze. E, spoko. Mamy to, dziękuję Ci bardzo. E, prosimy Was o komentarzach, jak przetestowaliście albo nie testowaliście, albo macie jakieś swoje, e, swoje przemyślenia na ten temat. Dajcie znać e, w komentarzu, napiszcie co sądzicie na ten temat. No, myśmy zaorali już jakby generalnie. No Piotr się starał bronić, ale jakby Nie no, nie, no ale to wiesz, jak wiesz, już na polu leżał sam gnój to no to co ja miałem bronić, to już trzeba było orać Wtedy to już nie ma No cóż, mam nadzieję, że zachęciliśmy was do potestowania Do, do nie tego... klikania w Captivate Pokażcie jakie fajne projekty zrobiliście w Captivate <laughs> Dobrze, to ci się żart udał na koniec Dobra, dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień No dzięki, hej